30 stycznia 1918 roku kurier codzienny ilustrowany donosił o poparciu Senatu Finlandzkiego dla sprawy polskiej. Przytaczając słowa senatora Swinhufvuda: zawsze patrzyliśmy z satysfakcją na działalność ludu polskiego. Nowe Królestwo Polskie już istnieje i nie ulega wątpliwości, że Polska przy rokowaniach pokojowych zdobędzie się na zupełną niepodległość. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powołała pierwszy polski rząd pod kierownictwem Jana Kucharzewskiego. 1 lutego 1918 roku rząd ten przejął formalnie kompetencje Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu. Chodziło o przekazany Radzie przez władze okupacyjne zarząd sądownictwa oraz szkolnictwa. Pierwszy Korpus Polski na wschodzie 3 lutego 1918 roku zdobył twierdzę z miastem Bobrujsk. Rozbrajanie bolszewików i zajmowanie twierdzy odbywało się szybko i łatwo. Największa jednostka wojskowa utworzona z Polaków służących w armii rosyjskiej zajęła magazyny z zaopatrzeniem wojskowym, amunicją i prowiantem. To zwiększyło szanse korpusu w dalszej walce z bolszewikami. 4 lutego 1918 roku w Królestwie Polskim został powołany prowizoryczny parlament. My, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje. Rada Stanu składa się ze 110 członków. Tymczasowy Sejm istniał 9 miesięcy. Rada Stanu została rozwiązana w dniu, gdy Królestwo Polskie ogłosiło niepodległość. 1 lutego, 133 lata temu w Tarnopolu, urodził się Franciszek Kleberg. Był jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych generałów II Rzeczypospolitej. Walczył w polskich legionach i wojnie polsko-bolszewickiej. W wojnie obronnej w 1939 roku dowodził samodzielną grupą operacyjną po lesie. Złożył broń jako ostatni polski dowódca.